popełniłem tutaj błąd, najechałem na koło Janusza i z tego miejsca go bardzo przepraszam, bo no kurczę, spowodowałem wypadek i nieszczęśliwie się to skończyło. Miałem szybki po prostu motocykl i go nie opanowałem, więc po prostu moja wina i przepraszam. Tak, no staramy się uczyć tak szybko jak możemy, wyciągamy wnioski, robimy zmiany. Cieszę się, że są w dobrą stronę, mam nadzieję, że teraz kolejne pójdą też ok. Staram się uczyć szybko jak można, tak? Wiadomo, że nie miałem tych lekcji w tym roku wcześniej, więc próbuję nadgonić i mam nadzieję, że będzie szło wszystko w dobrym kierunku. Fajnie, że się udało tutaj pomóc drużynie. Mecz, jak widać, nie był łatwy. Oczywiście dziękujemy również za walkę. Lesznu postawili również wysoko poprzeczkę, więc no było co robić, było się podzić. Zawodnicy, którzy tutaj są, byli, są profesjonalistami. Nie trzeba jakoś ich dodatkowo motywować. Każdy chce wygrywać. Chcemy jeździć jak najlepiej, a w takich sytuacjach, jak brakuje nam zawodników, żeby wyjechać do wyścigu i żeby się ścigać, to ta motywacja powstaje sama, a nikt jej nie musi tam dodatkowo jakoś podkręcać.